Dzisiaj mam dla Was ze zestawu LEGO Harry Potter 75945 Expecto Patronum. Otrzymujemy tutaj 121 elementów, a cena katalogowa tego zestawu wynosi 90 zł bez grosza. Zdobyłem ten set głównie ze względu na tego Patronusa oraz minifigurki dementorów. Tak zestaw prezentuje się po zbudowaniu. Mamy tutaj cztery minifigurki Patronusa oraz konstrukcję przedstawiającą kawałek terenu z dwoma drzewami. Zacznijmy sobie od klockowej konstrukcji. Tak więc mamy tutaj kawałek terenu z dwoma drzewami. Mamy tutaj jakąś skałkę, tutaj trochę roślinności. Fajne jest to, że dostajemy tutaj sporo tych takich półokrągłych elementów w różnych kolorach. Omówmy jednak sobie drzewa. No więc tak, o ile nie wyglądają ok, tak gałęzie zostały one zbudowane z tych klocków w kształcie litery A. No i nie wygląda to ani fajnie, ani ładnie, no jest to po prostu brzydkie. Nawet nie będę komentował tego, jak te drzewa wyglądają od tyłu. No, wyglądają moim zdaniem po prostu brzydko te gałęzie. Szczególnie jedno rozwiązanie mi się tu nie podoba. Patrzcie, te dwa listki są zamocowane na takim technikowym elemencie. Kiedy patrzymy na to z przodu, to jeszcze jakoś to wygląda, ale kiedy spojrzymy sobie na drzewo z boku, no to widzimy dokładnie ten element. Widzimy również to, że jest w kolorze czarnym, tak więc tak średnio tu pasuje. To mi się szczególnie nie podoba. No na plus z pewnością jest to, że mamy tutaj sporo brązowych elementów oraz mnóstwo tych listków. To jest na pewno fajne, aczkolwiek sama konstrukcja no jest bardzo słaba. Jeszcze jedna rzecz mi się tutaj bardzo, ale to bardzo nie podoba. Na tym drzewie mamy stud-shootera. Tak jest, stud-shootera na drzewie. Znaczy rozumiem, co to ma symbolizować, że Harry sobie tutaj staje i rzuca zakręcie Pattonusa, no i wtedy tym strzelamy, ale... ale serio, LEGO? stud shooter na drzewie? No, nie wygląda to fajnie. Teraz zajmijmy się patnunusem. Wygląda on bardzo ładnie myślę, że świetnie sprawdziłby się na jakimś moców w klimatach fantazy. No, patrzcie, ten transparentny niebieski z takim, jakby brokatem w środku, bardzo ładnie się prezentuje. Poroże są całkowicie gumowe. Jest tutaj jeszcze jedna rzecz, która bardzo mi się nie podoba. Narzekania ciąg dalszy, mianowicie. Tutaj w tym odlewie mamy taką wolną przestrzeń. Chyba ze względu na to, żeby sobie tutaj wsadzić siodło. No nie wiem, kto by wsadzał siodło na magicznego jedenia. Tak czy inaczej, projektanci wpadli na takie rozwiązanie, żeby wypełnić tą lukę takim oto klockiem. No więc wsadzamy go sobie tutaj, i wtedy tworzy nam się tutaj szpara. I to wcale nie mała. Popatrzcie, jest ona całkiem duża. O, tu. Zresztą z tej strony również nieco mniejsza, ale jest. No wygląda to dosyć nieładnie. Wolałbym, żeby ten odzew był po prostu wypełniony całkowicie. Szkoda jeszcze, że ten jeden nie jest ani trochę ruchomy. Nie oczekuję ruchomych nóg, ale przydałoby się, żeby mógł chociaż poruszać głową. Teraz zajmijmy się minifigurkami. Pierwszą z nich jest Harry. Jest on wyposażony w różdżkę. Harry nosi granatową rozpiętą bluzę, pod spodem niebieską koszulkę. Ma on krótkie ruchome nóżki w takim piaskowym kolorze. Druga minifigurka to Sirius Black. Na torcie mamy bardzo fajny nadruk, przedstawiający taki podniszczony, pobrudzony strój więzienny. No bardzo fajnie to wygląda. Na nóżkach mamy jego kontynuację. Z tyłu również mamy tutaj jakieś dziury, jakieś poszarpania. Na pierwszej twarzy widzimy lekki uśmiech, zaś na drugiej złość. Zostali nam jeszcze dementorzy. Są oni identyczni, więc omówimy tylko jednego z nich. Powiem Wam, że ten dementor to jedna z najstraszniejszych minifigurek LEGO jakie widziałem. Nosi on kaprot oraz poszarpaną, podziurawioną pelerynę. Szkoda że ta peleryna jest z takiego sztywnego materiału, z jakiego kiedyś dostawaliśmy peleryny, a nie z takiego z jakiego dzisiaj je dostajemy czyli takiego giętkiego, ale rozumiem, że wtedy zrobienie dziur na takim materiale mogłoby być dosyć trudne. Na główce widzimy paszcze. Na się mamy nadduk, który przedstawia, no, sam do końca nie wiem co, dosyć ciężko byłoby mi go opisać. więc powiem po prostu, że wygląda super. Co trochę szkoda, że na pleckach nie mamy żadnego nadduku. No i Dementor zamiast nóżek ma taki jakby duchowy ogon, tak to nazwijmy. No to jest również bardzo fajny element. Podsumowując jest to całkiem fajny zestaw. Głównie minifigurki tutaj robią robotę. Patronus też jest fajny pomimo tych wszystkich wad, które u niego znalazłem. No i konstrukcja. Konstrukcja jest do rozebrania i na elementy, ale trzeba przyznać, że elementy w niej są wyjątkowo fajne. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się spodobała. Trzymajcie się. Cześć!